Kurde, jakiś warrior by patrzył. A ja bym nie wymógł kupić te lepsze arołki. Ale one drogie są. Flaming Ball 100 coinów. Są rozpisane itemy na wiki. No i co, arołki. Ciekawe ile jest ludzi teraz na serwie. No pewnie nieduże, ze stówka? 212. 400 coinów za 100k chłop chce. Skąd oni kurwa tyle hajsu mają? No, teraz mam łopatę, to będę mógł sobie niżej zejść. Wybiję górę. Jezu, tyle cyfr się narazbiło. O, 20 level. Da się sortować tego jakoś? Chyba nie. Dobra, tu jest zejście. Lepiej by było chyba tym niżej zejść w lewo. Tam jest więcej miejsca do biegania. Aha, to jest tylko taka mała dziurka. 259 guli. No na level mam dalej około 50k. Więc jak zrobię tego taska, to 10 leveli. Tego od buta. I mi tam pisał, że niby lootbagi powinienem robić. Także zrobimy sobie. Kawale kosztuje jakieś łuki fajne. Hunting bow jakiś chłop sprzedaje. Nie wiem co jeszcze powinienem zbierać do tego lootbaga. Na razie zbieram zbrojki. Ile mam jeszcze tych guli? 200. 180. O, Serenity to serwer fast paced, no PvP. Przecież całe życie grałem tym. Knightem. To znaczy tu jest jakiś ten coin pouch, tylko trzeba go kupić, nie? I wtedy chyba z automatu jak otworzysz ciało, to ci zbiera coin golda. Medivh jest akurat na tyle spoko, że na każdym serwie nawet po x latach gra cały czas po 200 osób, nie? I czemu on ma taki dziwny ten? Bo ma atrybut, fortitude. Quiver, co to jest? Będę musiał Quiver sobie załatwić, ale nie wiem gdzie go kupić. Na przykład początek magicznymi klasami musi być giga łatwy, nie? Osoby daily odbierasz, pyk, kupujesz sobie runki. I essa. Chciałbym zobaczyć co daje ten fortitude. Aha, czyli po prostu zwiększa defa. Fortitude. Health regen zwiększa, okej. Okay. Wcale nie czuję, żebym miał jakiś giga większy health regen. Mam nadzieję, że nie zgubię tego lootbaga nigdzie. Dalej żadnych nie ma ciekawych. Hunting arrowa mógłbym. Tylko ile to many zawiera? Nie, niewiele więcej. No ale no, droższe już są dużo. No ale te huntingi to będę mógł sobie robić tym spelkiem. Ostatni refik na gulach. A potem Nightcrawlery. One mają 280 HP. Trzeba ich zrobić 500. Z miasta Lucindel. Pewnie to miasto. Niedaleko nawet. One mają 280 HP, 320 expa, a gule? 100 HP, no dużo mniej expa dają gule. A jak ja zrobię tego taska na gule, to powinienem mieć około 30 levela. Jestem tylko ciekawy ile jakiś fajny łuk kosztuje. Zobacz sobie na wiki jakie są. Czy tam są itemy rozpisane? Ignited Bow, Burn. Te łuki mają 0 ataku. Jedynie tyle, że mogą mieć jakiś dodatkowy statek. Kurde, przyszedł jakiś chłop, naprawdę? Chyba jakiś mag był, bo fireballami rzucał. Nie no, ja chcę tylko taska skończyć i spierdzielam stąd i mnie tu nie ma. Zostało mi 53 gule. Na najnowszym serwerze. A już widzę, że mało ludzi skillują na tym serwie. Na początku było coś takiego, że praktycznie cały czas stało jakieś dummy pod depo. A teraz już kurde prawie w ogóle nie ma, nie? No ale Tibiant jest taki typowy stary serwer, nie? Gdzie kurwa bijesz dwa refy przez pół życia. No zastanawiam się, czy jest sens kupować tego gold poucha. Czy jest to aż tak... aż takie fajne udogodnienie. A to działa tak, że jak otwieram ciało, to on sam zbiera luta? W sensie golda? Do tego poucha, czy nie? Aha, trzeba otworzyć i kliknąć jeszcze. Ale tutaj na miejscówach powiem wam, że te moby są tak... randomowo byle jak wrzucone, nie? Że idziesz, jest kurwa pusto i nagle kurwa 6 mobów ci wybiega. Ponad tym w map edytorze jest wjebane po prostu 6 mobów w jedno miejsce.
No właśnie nie wziąłem GWB-ków z daily. A te GWB-ki też mało biją giga. Parkiem no tak średnio GWB-ki. No dobra, zrobiłem taska i co? Przewieźć tam i odebrać to? 29 level, prawie 30. No i zajebiście. Ale są jakieś miejscowy z samymi tymi orkami, warriorami albo berserkrami, czy będę kurwa musiał tam siedzieć 3 miesiące, żeby to zrobić? Bo wiesz, jak ja mam zabijać 1000 minusów po to, żeby dostać 3k expa, chyba mi się nie chce. No bo w sumie chujowo, bo tu nie ma żadnego czaru do kupienia na żadnego exoricona ani nic. A czemu tu nie ma kurwa żadnego exoricona dla Palka? Wytłumacz mi to. Dlaczego Palek jest najbardziej poszkodowany na tym serwie? No i co z tego, że to 7.6? Ale to jest full custom, no. To mogli dodać jakieś czary. Na 7.6 też nie masz takiej mapy na przykład. Ale Medivia dobrze się trzyma, nie? Na wszystkich serwerach jest około 2000 online. Na starych serwerach nawet, które wystartowały x lat temu, gra cały czas po 200 osób. No tylko pytanie, ile jest tej kasy? Money task. Bandit na przykład. 80 platynek. To jest dużo? 8k. Ale trzeba tego 150 zabić. Do porównania guli musiałem tutaj zabić 600. No ja tych krystal bogów chyba nie zabiję. Z moim skillem. Mam 61 dista tylko. Ja bym jakiś łuk chciał kupić. Pierwszy z Bernem to jest Ignited Bow. O ten ci chodzi? Tylko ja nie wiem, ile on kosztuje. Drugi z Bernem to jest Flaming Bow. Ale Flaming Bow kosztuje jakieś 20k chyba. Bo więcej? Nie wiem, wiem, że widziałem, że jakiś łuk kosztował 20k. Nie jestem pewny, który. No jak nie dużo. Mój cały majątek to jest aktualnie 2k. A ogień na każdego zadziała? Ten serwer ma jeden jedyny mankament. Mianowicie nie ma auction house'u. I giga mi się to nie podoba. Czyli wchodzisz sobie do depo, otwierasz auction house i wystawiasz item albo przeglądasz, jakie itemy mają ludzie wystawione. I tak mi się nie podoba, że tego tutaj nie ma. Moim zdaniem każdy serwer już w tych czasach powinien mieć auction house. Mi się tak nie chce kurwa siedzieć na tradzie i patrzeć, czy ktoś czegoś nie wystawił. No wiesz, Tibia cały czas jest popularna. Tibia w 2020 roku podczas pandemii przeżywała swoją drugą młodość. Grało po... chyba nawet na tym, na Double XP było po 40 tysięcy ludzi w Tibi. Gra, która ma 27 lat. Ale każdy prawie serwer ma coś takiego. Na Realu też jest auction house, wszędzie jest auction house. Bo tam giga inflacja jest na Realu. Tam dodają coraz to lepsze miejscówki, na których dropisz coraz to więcej hajsu, coraz większe profity robisz. No ale to nie poszło cena do góry przez auction house, bo auction house jest od x lat w TB. Już bardzo dawno jest. No dobra, to będzie trzeba porobić te taski na hajs.